Witamy Was serdecznie. Cześć. Duchowość na śniadanie, kolejna część. Dziś opowiemy o transformacji wewnętrznej i jej korzyściach. Marzena. No generalnie przede wszystkim zadaj sobie pytanie, co to jest ta transformacja, bo różnie to możecie odbierać, tak? Jest to generalnie całkowita transformacja siebie, czyli praca z emocjami, powiem tak prostym językiem, wywalanie emocji, ale to nie tak dokładnie jest wywalanie. No i są też różne metody, różne techniki, które mogą ci pomóc, czy to taka, nie wiem, czy medytacja właśnie, czy później skupianie się na emocjach, gdzie to jest i tak dalej. No korzyści jakie z tego są? No przede wszystkim komfort życia później, tak? Później świadomość ci się zwiększa. Jesteś bardziej świadomy wszystkiego, co się wokół ciebie ogólnie dzieje. No i ten proces jest taki już później łatwiejszy, choć powiem też, że on nie jest tak do końca całkiem łatwy, no bo czasem jest ciężko w zależności od tego, jaka jest ta transformacja. Ja, takie moje zdanie, moja opinia, transformacji jest wiele. I tak, nie wiem, tak czuję, tak? Są takie mniejsze i większe, może coś takiego. No ale jest to ogólnie warte tego, tak? I są różne techniki, każdy może znaleźć swoją technikę do przerabiania tego wszystkiego, do tej transformacji, zobaczyć, co tam rezonuje z tobą. Tak mówisz, no to właśnie jest jedna wielka transformacja podzielona na mniejsze etapy. No jedne są, wiadomo, intensywność też zależy, jak bardzo wchodzimy w siebie. Jeśli chodzi o taki najgłębszy poziom transformacji, no to właśnie mamy do czynienia, gdzie w naszych ciałach subtelnych, co też łączy się z mind control, są instalowane różne jakieś programy, chipy i tego typu. No i nie wiem, walka, może nie walka, ale odejście od mind control, tak, od tych głosów natrętnych polega na tym, że nie używamy technologii, jak widziałem to na jakichś grupach, co ludzie się oferują, tylko na mocy własnej kreacji i nie ściągamy je z ciał fizycznych, tylko z ciał subtelnych, tak? Możemy to zrobić również samoczynnie w głębokiej medytacji. Także możesz sobie to samemu wykonać, jeśli czujesz tą moc i znasz wszystkie mechanizmy Matrixa, tak? Także bardzo ważne też jest, jak korzystamy z jakiejkolwiek metody, która przybliży nas do tego celu, jest, żeby bazować nie na jakimś wewnętrznym egregorze, nie wiem, Jezusie Chrystusie, Buddy, czy nie wiem, jak to się stosuje, Reiki, czy Theta Healing, no to na bazie swojej wewnętrznej mocy kreacji. Mimo że ten cały proces może wyglądać zgrabnie, no to jest na poziomie subtelnym właśnie w jakimś kluczowym momencie przekaz, że tą energię robimy według jakiegoś dla kogoś, dla czegoś, że ktoś nam sam podniesie. Nie, sami się tam podnosimy. To tak z głębszych poziomów. Nie wiem, co tam można chcieć dodać? No tu a propos tych egregorów, jak żeś właśnie mówiłaś, nie każdy wie w ogóle tak, o co chodzi, tak? I generalnie mi jakiś czas temu przyszło właśnie, jak robiłam sobie kurs Theta Healing i później już za jakiś czas tam moje obudzenie i tak dalej, jak miałam większe transformacje, to mi przyszło właśnie coś takiego, jak na przykład, nie wiem, bierzecie udział w zbiorowych, powiedzmy, że medytacjach czy coś takiego, to zadaj sobie pytanie na przykład, gdzie właśnie się kierujesz, tak? Bo jak mówisz, nie wiem, stwórcą wszystkiego, co jest, i zadaj sobie to pytanie, gdzie jest ten stwórca, tak? Do czego ty się kierujesz, bo właśnie możesz sobie wyobrażać coś tam i to jest właśnie na polu astralnym, tak? W ciele astralnym wyobrażasz sobie, że nie wiem, czy Bóg, czy no nie wiem, nieważne, jak to tam jest, tak? I wtedy dajesz tą energię temu egregorowi właśnie, także żeby to jest taka świadomość, żeby mieć świadomość właśnie tego, z czym tak naprawdę pracujesz, tak? Gdzie dajesz swoją energię, do czego, bo tak naprawdę wszystko jest w tobie i to jest takie fajne, jak już zrozumiesz, że to jest w tobie i
nie modlisz się do Boga, nie modlisz się tam, nie wiem, modlisz się czy tam... Nie szukasz kogoś też tak, do jakiejś zbiorowej medytacji, tylko robisz to sam w spokoju, bo i tak jesteśmy wspólną jaźnią, więc tak. Po co mamy to robić z kimś? Ja mogę sobie sam to w domu zrobić parę minut i ma zrobiona robota, nie? Ale nawet jeżeli na przykład, nie wiem, medytujesz sobie gdzieś z kimś tam, tak? To jak już masz też tą świadomość, bo chodzi o to, że w takim zbiorowej... To z kim medytujesz, nie? To też zadaj sobie pytanie. Tak. Tak, czy to jest osoba, która, nie wiem, świadomie wychodzi z ciała, używa naprawdę zaawansowanych narzędzi, jest do niego pozytywna aura, czy ta osoba dopiero jest w takim półświecie, astra to dla niej pół science fiction, to ona nie wie później, ta dana osoba, istota, gdzie ta energia, jak jest przejmowana, mimo że tam na wabik można udobruchać swoje ego, tak, że coś nam się uda, to planie fizycznym, ale to dalej z nas oddala, tak. Tak, no to znowu, jest takie. I są to w sumie, powracając do wcześniejszego filmu, kolejna taka pułapka, tak? A ma być to korzyść. No właśnie, także nieraz ta korzyść okazuje się pułapką i przestrzegam naprawdę przed zbiorowymi medytacjami. Wszystko masz w sobie, wszystkie narzędzia. Wzoruj się na innych, ale rób to sam. Naprawdę trzeba być pro, żeby robić to zbiorowe medytacje. Tak. A już naprawdę... Nieraz widzę osoby, z którymi rozmawiam, albo widzę na kanałach, jak się wypowiadają, nie mają w ogóle pojęcia, nie widzą, gdzie ta energia się dzieje. Mają tam, wiedzą, jak to funkcjonuje, mechanika kwantowa czy coś, ale oni, jak się pytam, gdzie ta energia później się dzieje, to jest jedno wielkie echo. To ja nie wiem, jak czegoś nie umiem, to nie wkręcam to następnych osób, tak? No, oni to wiadomo. Tak jak dealer ma gandzie, idzie dalej, tak? Jak masz dopalacze, to nie robisz zbiorowych akcji, walimy dopalacze, tak? I to samo, to jest bardzo poważna sprawa, tak? Tak, no dopalacze wiadomo, żyją, niszczą życie fizyczne, a zbiorowe medytacje niszczą życie energetyczne, co przekłada się później na fizyczne, dokładnie. No też jest tak, no wiecie co, no nie wrzucamy wszystkich do jednego wora, że tak powiem, tak? I wiadomo, każdy ma swoją drogę. Ja pamiętam taką sytuację, zresztą razem tą medytację żeśmy robili z osobą prowadzoną, co było na YouTubie chyba, czy coś, nie pamiętam. No i tam na przykład, to jest a propos tej świadomości, jeżeli wiesz, co się dzieje w astralu, wiesz, jak te byty, jak oni tam podkrętki ci robią, jak ci robią projekcje i tak dalej, no to w trakcie takiej medytacji właśnie, jak masz tą świadomość, to jesteś w stanie wyłapać, co się tam dzieje, czyli jak ci projekcje wrzucają i tak dalej. Ja właśnie miałam taką sytuację na tej medytacji, że podczas medytacji weszłam sobie w medytację, zaczęłam widzieć różne rzeczy i tak dalej. I w pewnym momencie po prostu zauważyłam, że mi zaczynają robić projekcje. I tu o to właśnie chodzi, bo w takich szczególnie zbiorowych medytacjach, jeszcze właśnie jak osoba, która na przykład nie do końca właśnie wie, co w astralu się dzieje, no to ona już w ogóle was prowadzi na manowce, że tak powiem. A jak wy nie macie tej świadomości, no to wtedy wpadacie po prostu i to się takie wydaje piękne. I to jest taki wabik, nie? Taki wabik, że nie wiem, coś tam ci, jakieś wizje się zrobią i tak dalej. Wiadomo, energia... Poczujesz się lepiej? Tak, czuję się lepiej, dokładnie, bo energia popłynie. Z tym, że to nie jest taka czysta energia, bo ona jest z tych właśnie, z tych bytów, z tych podkrętek i tak dalej. Ta energia przede wszystkim będzie skumulowana z tych wszystkich osób, tak? Właśnie. Dokładnie. No to taka pułapka duża, generalnie. Taka subtelna, że dokładnie. Nie taka perfidna. Tak analogicznie jak kiedyś była pierwsza, druga wojna światowa, no to nie wiem, sobie tam latały samoloty, czołgi. No teraz mamy taką broń, której nawet nie widzimy, tak? To nawet my sobie możemy kupić drona i coś z tym zrobić, nie? A co dopiero tam jest wojsko, co nie mamy pojęcia, tak? To tak może sobie też przełożyć właśnie. Teraz te techniki manipulacyjne są naprawdę na subtelnych poziomach, że no bo nie wiem, spoko, a tu nagle jest te 5%, co zabiera twoją energię, tak? Tak. I ty myślisz, że ktoś ci pomógł, zajebiście, w ogóle nie właśnie, tak. Z kaplicami. Ja to tak nie wiem, mi to tak teraz przyszło, że właśnie no dobra, wszystko jest fajnie, a później prędzej czy później coś tam walnie, że tak powiem, bo to jest tylko no właśnie było na takiego wabika, żeby ci było lepiej i tak dalej, ale na końcu tego, że tak powiem, no to czeka cię niefajna niespodzianka, coś w tym stylu, tak? Później jakieś, nie wiem, emocje i tak dalej, jakieś traumy
i w ogóle, więc no tutaj trzeba by bardzo uważać. No, trzeba też się zastanowić, transformacja wewnętrzna. Mi się wydaje, że to nie, że ktoś się zdecydował, a teraz robimy transformację wewnętrzną, tylko każdy ma to dzień w dzień. I kwestia, czy jest tego świadomy. Teraz jeszcze czynniki zewnętrzne przyspieszają ten proces. Także fajnie sobie zadać taki co jakiś czas test dla siebie. Gdzie nas zaprowadza ta transformacja wewnętrzna? Czy nie utkwiliśmy przypadkiem w jakimś martwym punkcie, tak? Czy ten przystanek stop, dzięki któremu się zastanawiamy i idziemy dalej, wzmocnieni o doświadczenia, lekcje, które modyfikujemy zgrabnie, czy też właśnie utkwiliśmy w strefie komfortu, bo uznaliśmy, że już tyle się przetransformowaliśmy, że już nie musimy się transformować, albo kiedyś się tam jeszcze transformujemy. Albo może być jeszcze też coś takiego, że na przykład, nie wiem, masz tą transformację, wiesz już, dobra, że się transformujesz i tak dalej, i wiesz jakby, co masz robić, coś w tym stylu, czujesz to, ale właśnie możesz jeszcze jakby, no, zatrzymać się w tej strefie komfortu, tak? Czyli jeszcze no, to jest taka oznacza generalnie, że tu masz jeszcze coś do przerobienia generalnie, skoro się transformujesz, a zatrzymałeś pomimo to, ale wiesz jakby dalej, co tam jest, bo też tak to czujesz przede wszystkim, tak? No to oznacza, że jeszcze po prostu masz coś do przerobienia, a zresztą ta transformacja to jest generalnie, tak? Przerabianie, wypuszczanie emocji i tak dalej i później wprowadzanie jakby nowego w ten sposób. No różne techniki, no właśnie techniki, tak? Hipnoza jest jedną z takich technik, która no ja uważam za mega fajną. Co prawda czasem jest ciężko. Bo można dotrzeć do tych blokad nieświadomych, tak? Tak, dokładnie. Bo ludzie są nieświadomi z aktualnego wcielenia swoich blokad, gdyż to mogło być, nie wiem, podczas pobytu w łonie matki, coś, nie wiem, matka przeżyła ogromny stres podczas tam tego etapu. Czy tam, nie wiem, ojciec był niewspierający w tym okresie. I to właśnie się odkłada, a co dopiero jeszcze w jakimś wcześniejszym wcieleniu, tak? Też na pewno są takie kluczowe momenty, czy jeszcze jak byliśmy w formie energii, czy w jakiejś innej przestrzeni. Także na to bym zwrócił uwagę. No i też, jak wszystko może być pułapką, nie należy się babrać w tym i tam, nie wiem, robić 100 sesji przez całe życie. No to też wszystko to są narzędzia, tak? Dokopać się do tych nieświadomych i jeżeli wszystko w życiu nam się układa, nie widzimy już jakichś blokad, no to idziemy dalej, zmieniamy technikę, poszukamy jakiegoś innego rozwiązania. Tak jak w życiu wszystkiego trzeba spróbować, tak samo z danego narzędzia najwięcej zaczerpnąć dla siebie. Moim skromnym zdaniem właśnie hipnoza jest takim grubym wejściem w siebie, tak? To już tam nie ma jakichś powierzchownych czy średnio zaawansowanych, tylko to już tak się wchodzi na grubo z buta, że tak powiemy. Tak. I tak samo na przykład, no, nie zalecam iść... I to najbardziej boli jednocześnie. No. To też jest tak, boli, no bo mojego umiera, tak? Dokładnie. No, wiem coś o tym, także... co miałam powiedzieć, a propos hipnozy właśnie, to niektórzy myślą, że mogą sobie od tak przyjść na hipnozę i już wiecie, sprawy pozamiatane i tak dalej. Właśnie dlatego teraz gadamy o tych różnych technikach, tak? Fajnie jest na przykład, nie wiem, zacząć, no choćby wczoraj miałam nawet rozmowę z kuzynką, pozdrawiam, na temat właśnie hipnozy, obudzenia i tak dalej i tych transformacji. To, no to fajnie jest właśnie zacząć tak sobie stopniowo. Nie musisz od razu, słuchaj, lecieć, nie wiem, na hipno, bo dobrze jest mieć jakąś świadomość, co to jest w ogóle, jak to się zadziewa i tak dalej. Ja na przykład zalecam na początku, zresztą tak ze mną też było, po prostu pobycie w ciszy, jakieś tam właśnie medytacje i to wszystko jakby wprowadza cię
A później jak już masz tą... Chodzona medytacja, spacer w lesie, tak? Tak, dokładnie, sobą. Dokładnie. Takie... Zwolnienie tempa, nie szybko, tylko delikatnie, powoli, żeby każdy milimetr ciała poczuć. Każdy odgłos ptaszka, szum wiatru, bo to jest bardzo fajne. Tak, to jest bardzo fajne, a ja to na przykład zauważyłam u siebie. Takie to zwolnienie tempa, to miałam poczucie takie, że tak, jestem w środku taka spokojna, a na zewnątrz ciało po prostu wręcz wariuje. I to było takie ciekawe doświadczenie, że tak jakby mnie ciało miało, nie wiem, chciało mnie wziąć, idź robimy to takie ego, tak? Broni się właśnie i to jest taka mega jakby transformacja, jak już ja to tak u siebie bynajmniej mam, jak już czujesz... to ego, tak? Że już zaczyna się tam, nie wiem, tam ala buntować, coś w tym rodzaju, no to właśnie jakby wypuść to, po prostu zagłęb się jeszcze bardziej w siebie. Coś takiego, no czyli te medytacje, tak? No, a jak poczujesz później, że jesteś gotowy na hipno, no to jak najbardziej, nie? I to już jest taka wisienka na torcie, bo właśnie w hipnozie już bardzo głęboko no się zagląda, no. Ja miałam sytuację taką ostatnio z klientką, czy sytuację taką fajną, żeśmy sesję zrobiły, że bardzo dużo żeśmy pościągali. Więc tak naprawdę jest w ciele bardzo dużo tych emocji, tego wszystkiego, nie wiem, ramiona na przykład, na ramionach, z tego co ja zauważyłam, to na ramionach jest najwięcej. Najwięcej się zbiera emocji, zlepek wielu po prostu traum i tak dalej. No i sami sobie też zakładamy, to jest dość ciekawe. Jak na przykład miałam sytuację taką, że no klientka sobie, no nieświadomie wiadomo, tak, założyła sobie koronę na głowę, co w ogóle jest ciekawe, bo mi się kojarzy z czakrą korony, jak się mówi, tak? Korona na głowie, słuchajcie, a tam pełno traum, tak? No i trzeba było to pościągać. No to jest właśnie takie głębokie hipno, że tak powiem. No co tam, w korzyściach, co można powiedzieć, no to na pewno... W tych procesach to tak kochamy taki pobyt ze sobą, tak? Robimy taki dystans do świata zewnętrznego, jak również dla siebie. To znaczy, że przejmujemy kontrolę nad swoim życiem i bierzemy pełną odpowiedzialność. Mianowicie, że już nie tylko jesteśmy aktorem, tylko jak w Simsach, tylko jesteśmy reżyserem i aktorem, tak? Czyli obserwujemy to, co robimy, ale nie tak sztywno, że tylko ja wszędzie chodzę, ja tylko... Traktuję to po prostu sobie ja z lotu ptaka, tą całą historię. Fajnie spoglądnąć z oczu swoich tam, nie wiem, znajomych czy towarzyszy w życiu, w sklepie, na ulicy. I też wejść w te buty i zobaczyć sobie co jakiś czas, żeby mieć różne perspektywy, nie ograniczać się tylko do jednej, dwóch, trzech, tylko naprawdę robić sobie totalne wglądy z każdej strony. Także to jest takie fajne, że nie musimy zawsze zapełniać pustki, a jestem sam, to szybko dodzwonię do znajomych, czy nie wiem, coś tam sobie zrobię swojego, zagram w grę, czy nie wiem, zacznę sprzątać 10 raz w ciągu dnia. Także to jest takie fajne, tak poczuć ten moment chwili, to fajne doświadczenie. Na początku też fajne jest to, że zdajemy sobie sprawę, że śmierć to jest naprawdę iluzja, tak? Zostawiamy to tutaj tylko swój awatar. No i to jest ogromny ciężar, jaki zdejmujemy z siebie, tak? U mnie to tak, w moim, nie wiem, tam 3 lata temu, jak tam się tak mocniej obudziłem, no to było takie kluczowe, jak wyrwałem się z tego Matrixa. Zobaczyłem, jak ludzie chodzą jak pacynki. I tak już... Po prostu nawet miałem taki moment, że kurczę, to o czym ja mam rozmawiać z tymi ludźmi, tak? Jak oni dalej w tym chodzą, jak ja im to mam powiedzieć, tak? Także to też takie ciekawe doświadczenie. Może od razu przytoczę jakąś fajną historię też. W sumie tak jak się wybudziłem, to zanim miałem ten tam mind control i inne jakieś tam latające przedmioty i wszystko wokoło. Same zmieniające się tam, nie wiem, kanały na YouTube, na jakieś tam satanistyczne czy coś, samo się w ogóle włączało. Jak wstawałem nagle z relaksacyjnej muzyki, nagle to się znalazło, gdzie w ogóle tam nie szperałem. Ale też tak działa w ogóle technologia, tak, że
nam rzucają to, o czymś pomyślimy, to już nam wrzutki robią w internecie reklamy, tak samo. Bo jak co się dopiero już... ktoś jest manipulowany. Tak, jak już się na przykład wybudzasz, przeszkodzę teraz trochę, ale jak się na przykład już wybudzasz i idziesz na tą taką, nazwijmy to dobrą drogę, tak? Tam, gdzie powinieneś, to nagle zauważysz, ja tak miałam kilka razy, wiele razy na YouTubie, że nagle jakieś takie, pokazują mi się jakieś takie filmiki, ale to tylko na zmyłkę, na przykład, nie wiem, na początku jest fajny przekaz, a później programy po prostu różne tam negatywne wchodzą, no nie? To jest też taka metoda właśnie ten mind control, nie? Gdzie po prostu technologia chce jakby ci wgrać programy, bo jak jesteś w procesie tej transformacji, jeszcze na przykład szczególnie na początku, to możesz jeszcze nie wyłapywać, że tak powiem, tych programów, które chcą cię wgrać, tak? I wtedy oglądając taki jakiś tam filmik, który ci wskoczy, najpierw jest fajny przekaz, a później nawet możesz nie załapać, że cię programują po prostu i to jest też tak. No ja takie coś też miałam, dokładnie. No tak ważna jest obserwacja, tak, i bycie czujnym. Tak, dokładnie, no. No, a jeśli wracając do tej historii, to takim numer jeden w przebudzeniu było, jak właśnie szedłem tam sobie na siłownię i nagle tam zauważyłem od paru dni jakąś mewę w jednym miejscu na dachu. No i nic, no i idę sobie i poczułem tą mewę w ogóle energetycznie. Czułem, że próbuje coś mi przekazać, no bo ja tam ubzdurałem sobie coś. No i tam podążam dalej na siłownię. To już było przed samym budynkiem, w sumie tam nie wiem, 70 metrów. Więc ta mewa przylatuje nade mną kilka centymetrów. Może nie wiedziałem, jak się zachować w ogóle. Wiedziałem, że nie wiem, nie zrobi mi krzywdy, ale tak poczułem się jakoś dziwnie, połączony z tym całym wszechświatem. No i nie, zrobiłem trening, tam poszedłem sobie do domu. I mówię, kurde, dobra, co ja tam gadam, nie? No i tak miałem jeszcze kolejne dwa dni pod rząd. Identyczna sytuacja, nie? No to już debil by się kapnął, nie? Ej, to jest Matrix i kumaj, o co chodzi. No, także to taka sytuacja, jedna tam z kilkunastu. W tym bądź razie to był taki moment inicjacyjny, gdzie zacząłem łapać lepszy kontakt ze zwierzętami. Zacząłem je czuć, zacząłem korzystać z pomocy ptaków. Nieraz wspierałem, podłączałem się pod nich. Pomagały mi też w dniu życia codziennego. Miałem jakieś rozterki. Także to taka ciekawa informacja. Wtedy też zacząłem dokarmiać zwierzęta w jakichś schroniskach, czy gołębie, szczególnie w okresie zimowym. Także jeśli dokarmiasz gołębie, to polecam upany słonecznik. Wtedy te ptaszki normalnie całe po mnie sobie siadały i dłubały. Zajebiste uczucie i energia. Także no, chlebkiem tam za bardzo nie powinniśmy dokarmiać, bo to jest wielki shit. Chyba, że sam sobie tam, nie wiem, pieczesz chleb i dajesz ptaszkom jakoś, ale to też nie, no tak, taki lubią ziarna, tak, szczególnie te, czy na tym bym się skupiał, a nie, że ty tego chleba nie chcesz, jest suchy i poczekaj, jak dasz ptakom, no to zajebista miłość, nie? Tak, takie resztki jakbyś dał, nie? W ogóle dajesz resztki, nie, albo coś dajesz serca, bo nie, daj raz coś serca niż 15 razy ściepy, nie? Bo to na pewno nie wzmocni ich układu immunologicznego i nie zasypiesz ich minerałami, witaminami, także nie. Robisz, jak uważasz. Nie wiem, może nam, że ty masz jakąś jeszcze ciekawą. Znaczy, no ja to pamiętam, znaczy ja miałam wiele takich też sytuacji. Wiele razy jak szłam na przykład do sklepu, do centrum handlowego ogólnie, gdzie w ogóle nie lubię teraz szczerze, znaczy nigdy nie lubiłam za bardzo, to miałam wiele razy taką sytuację, że właśnie nagle w pewnym momencie zobaczyłam jakby kopułę Matrixa, dosłownie. Jakby takie szklane coś i tam widziałam ludzi po prostu i też tak chodzących jak właśnie takie, nie wiem, manekiny czy coś takiego, a ja byłam jakby na zewnątrz tego i na początku dla mnie to w ogóle była jakaś czarna magia, sobie myślę, Boże, co to jest, co to się w ogóle dzieje ze mną, no nie? Takie dosyć, no, ciekawe doświadczenie, nie wiem, miastem na przykład, jak sobie szłam ulicą, to dosłownie widziałam ludzi popodpinanych wręcz i nie wiem, jak to tam u was rezonuje, no ale kto zakuma, to zakuma.
No i właśnie to był taki moment, kiedy nie wiedziałam generalnie, co się dzieje, no nie? Widząc po prostu ludzi podpiętych i tak dalej, no zauważyłam, że dosłownie jestem w zupełnie innym świecie, poza Matrixem, coś takiego, dosyć ciekawe doświadczenie. To tyle na dzisiaj, ucinamy w takim momencie. Miłej transformacji, pozdrawiamy. Cześć.